łobuzy! Cześć, dzień dobry. Jedziemy w drogę. Tak. Ciekawe, czy wiecie, gdzie jedziemy. Robimy babski wyjazd. Nie mam doświadczenia. Słuchajcie, robimy babski wyjazd. Jedziemy same, zostawiłyśmy wszystkich facetów. Tak. Niczym się nie przejmujemy i jedziemy na... Czekaj, na północny wschód. Chciałam powiedzieć kierunek. Może już zgadniecie do kogo. Jak nie, to, tak. To trochę wam nagramy, zobaczycie. Zobaczycie do kogo i jak będziemy się bawić jak ze starych dobrych czasów. Mam nadzieję. Tak. Już nie mogę doczekać. Ja ale też. Póki co stoimy w korkach w Warszawie. No więc jeszcze trochę nam zajdzie niestety. Zgadnijcie, gdzie jestem i gdzie leci taka szalona muza. Zgadnijcie, gdzie? Zgadnijcie, gdzie? Ha! U misi! U misi jesteśmy, jaka misia ładna. Lecimy w miasto bez naszych mężczyzn dzisiaj. Wyszykowała się, a co? A ja. W biały stok. Wszystkie coś, co my mamy? Wszystkie jakieś te? Jakieś takie na kimono? Ja mam kurtkę. A my mamy kimona, słuchajcie, zarąbiste. Dzwoniłam do Darka. Darek mi powiedział, że na stronie są już wszystkie case'y, więc nie możecie teraz narzekać, że nie ma waszego modelu, bo chyba są wszystkie. Jak patrzyłam, to ja nie ogarniam, że w ogóle jest tyle modeli telefonów, więc teraz musicie wejść na stronę i przeskrolować i poszukać wasz. Edycja jest limitowana i czas realizacji jest 2 tygodnie, bo musimy je najpierw wyprodukować, żeby do was wysłać, ale mam nadzieję, że będziecie i tak zadowoleni. No i są piękne ombre, a wszyscy chcieli ombre, więc teraz każdy może mieć ombre. To tyle, nagadałam się i jedziemy na miasto. Zamawiamy taksę? Ubera nie ma w białym? Nie, chyba nie. Nie ma Ubera w białym. Zaraz zobaczę. Raczej wątpię. Zaraz zobaczę, czy jest Uber. Driver? Brak dostępnych pojazdów. No. Czyli nope. Czekaj, Uber Select jeszcze jest, też jest brak dostępnych pojazdów. A jakbym do centrum ten? Nie, nie ma. Nie ma Ubera w białym. Szkoda, Uber, zróbcie w białym, bo nie mamy czym jeździć. Musimy zamówić taksę teraz. Już na deptaku. No a co, to jest deptak? Ja nie wiem, ja się nie znam. No, przecież widzisz chyba, że to jest deptak. No, widzę, że to się depta, ale... Ja ostatnio byłam. No... Przyjechała. Półtora roku? Dwa? Dwa lata temu moja droga w sierpniu. Dwa lata temu to było. Babski takie wyjście. No, a teraz jesteśmy we trzy. O ja, nie otworzył się znowu. Znowu mi się nie otworzył. I jest salon Lilu w białym. Ja nawet nie wiedziałam. Byłam tu tak dawno, że nie widziałam. Także nowość. Wiedziałeś, że jest salon Lilu? No właśnie, dowiedziałam się ostatnio. Wiesz, tydzień temu od koleżanki. Super. Jaki wielki w ogóle. Jak jeszcze nie byliście, to wpadajcie. Idziemy dalej. Psuje mi się aparat, ale... Jeszcze coś widać. Marznę. Naprawdę. Marzniesz? Z tym faktem. Zrobiłyśmy dobry uczynek. I ja się po prostu czuję jak rosnę. Naprawdę. Przyszedł do nas pan i słuchajcie, oddałyśmy mu jedzenie, bo już no nie jedłyśmy i pan zapytał, czy możemy go poratować. Bo wiedzieliśmy, że tylko to, co mamy na talerzu, tam jeszcze no, dużo nie zjadłyśmy. I pan powiedział, że chce to zjeść, więc mu to dałyśmy. Ale ten wzrok tego pana w ogóle, to podziękowanie jego. Tak, on nie był, wiecie, ja na początku bałam się, że taki śpijak i tak dalej, ale... On nie prosił o pieniądze. Nie, nie chciał kasy, chciał po prostu coś zjeść i usiadł elegancko, bo Bugi mówi, zdjął czapkę miał z Daszkiem. Zdjął czapkę, przeżegnał się, w ogóle ja byłam, no. Bardzo miły. Bardzo miły. Dobra, dziewczęta, w tamtą stronę. A, tam. Jezu, jest tak zimno, słuchajcie, zimno. Że zamarznę, a podeszło do nas chyba 10 widzek. A my wiecie, po piwku. No dobra. Po piwku na piwku. Po piwku na piwku i mówią, dobra, no to fotki, no to zrobiłyśmy fotki. I wszyscy się pytają, gdzie będziemy w Białymstoku. My za bardzo nie ogłaszamy, gdzie jesteśmy, bo zbiegnie się, wiecie, więcej osób, a my chcemy sobie poplotkować, no bo rzadko się widujemy. Ale fajnie spotkać i właśnie mówimy... Paula już odwala. Paula tu odwala poza kamerą. Ty to powinnaś, wiesz, nagrywać te swoje tańce. Tak. Ale wiecie co, zawsze mówimy, że jak my się spotkamy, to tak jakby czas się zatrzyma. W ogóle, czy my się spotkamy raz na rok, czy to zawsze jest tak samo? Tak, dokładnie. No. I gdzie teraz idziemy? Gdzie idziemy? Paula, spokój się dzieje. Paula, przestań tańczyć. Idziemy do innej bajki. Tylko nie wiem, czy tam trafimy, ale wydaje mi się, że trafimy chyba. A Darko się nie odzywało przez godzinę i pisze mi teraz: jestem, oglądałem fakty. A Krzysio też się martwił, gdzie jesteśmy, tak? I się pyta, czy wychodzimy. Ale pozwolił nam iść. A Darek do mnie mówi: mnie się nie pytałaś. Zgod. No ale musimy czasem wyjść babki razem. Dobra, uciekam. Słuchajcie, przez przypadek trafiliśmy do bardzo fajnej piwiarni. Jeszcze jest otwarta, w ogóle zmarzłyśmy strasznie. Jest pusta, ale ktoś tam jeszcze siedzi.
O tak, i mamy tu bardzo dużo piw. Pan powiedział, że jeszcze jest otwarte. To wszystko są nalewaki, a my pijemy do skawka. Tak, i jest tak duży, dlatego one się ta miejscówka się nazywa 33 kramy. Bo ma 33 kramy, naprawdę? Są ponumerowane, zobacz. I pan powiedział, że nam nie da słomki, bo piwa się nie pije przez słomkę. Dobra, co? Pani, ja uciekam. Znowu się aparat. Czuję, kurczę, muszę kupić nowe. Uciekam, idziemy już spać, jest 4 rano, nie mogłyśmy się nagadać. Oglądałyśmy YouTube'a i chciałyśmy sobie jeszcze, także widzimy się już jutro. Pa, pa. Do wybaj.